Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Wczoraj były dwa odcinki. W pierwszym recenzowaliśmy sobie zestaw 70706, jeżeli dobrze pamiętam, z Galaxy Squad, a dzisiaj bierzemy sobie Lego Minecraft. Wcześniej już przeze mnie zapowiedziany, no bo w Halu 21162 jest to przygoda w Tajdze. No i cóż, ja jestem Małgosia Kamila i zapraszam Was do oglądania. Cena katalogowa takiej przyjemności 45 zł bez grosza, a ja kupiłem go w Carrefourze za 36, tak więc prawie dyszkę oszczędziłem i tak ten zestaw chciałem już kupić, ale pomyślałem, że poczekam na jakąś dobrą promkę, no i teraz właśnie będą takie promocje, no bo za niedługo nowe zestawy, więc stare będą w promocji. No i dobra, logo Minecraft, tutaj jakiś lisek, mamy tutaj cztery figurki, jeżeli liczysz też jeszcze zwierzątka, po boku znowu lisek. Mamy tutaj szkieleta, bardzo mnie ciekawi ten element ognia. Mamy też Foxa, czyli oczywiście Lixa. Mamy też Wilczka oraz Steve'a. No i myślę, że zrobimy sobie speed build. Myślę, że możemy, bo to bardzo mały zestaw. A jak nie, no to nie. Bo coś mi się właśnie zepsuło z telefonem i ostatnio mi pisaliście, co to za speed build i tak dalej. Pod recenzją gazetki z Jurassic World. A tam po prostu mi się coś zwaliło i ten speed build był taki, że dodawałem tylko figurkę, a nie to, co chciałem, czyli cały zestaw. No i dobra. Już się dobraliśmy w taki kulturalny sposób, no bo oczywiście mogę to rozerwać, ale chcemy jeszcze na płytce. Bardzo ładny kolor tej płytki, od razu widać. No i jest też ten element ognia. Dalej. Tutaj, no tutaj nie ma zbyt dużo elementów, ale instrukcja też nie jest jakaś strasznie gruba. Nawet bym powiedział, że jest cieniutka. No i dobra. Chcecie speed build? Nie wiem, czy chcecie, no ale zrobię speed build. Speed build wyszedł, no powiedzmy, że tak se. Elementów zapasowych jest dużo, za to minifigurek dwie, no i takie figurki też dwie, tak więc przyjrzymy się najpierw nim. Tak prezentują się wszystkie postacie dołączone do tego zestawu. No i zacznijmy może od figurek. Pierwszy taki klasyczny szkielet, oczywiście ma on drewnianą, no łuk po prostu, nie kuszę, łuk. No i kłada tą główkę, tak jak mówiłem, kojarzącą mi się z tymi piankami, o których mówiłem wam w recenzji Polibaszka. Dalej Steve, złoty miecz oraz złote spodenki, chyba też złote buciki, no bo widzimy całe złote spodnie. Koszulka dosyć standardowa, tak samo jak główka, to już się też na moim kanale często pojawiało. Dalej mamy liska, który ogonkiem może ruszać sobie o tak oraz tak. Naprawdę bardzo słodki, no i ta główka taka mała, naprawdę super, bardzo fajna postać, mi się on bardzo podoba w wykonaniu Lego. No i wilczek, którego też już miałem w przypadku tej wielkiej kury z 2017 chyba. No i taką się prezentuje. Mamy taki również kwadratowy pyszczek, no bo oczywiście to Minecraft. No i bez obroży, bo widać, że taka szara, no chyba, że szara obroża, ale nie jestem pewien. No i dobra, teraz lecimy sobie do samego zestawu. Tak prezentuje się złożony secik i przyznam się szczerze, że jest tutaj dużo rzeczy, które mnie zaskoczyły. Po pierwsze, nowy sposób montowania kwiatków, który mi się tak średnio podoba, bo one tak wchodzą na styk i troszkę kiedy się trzymają, a po drugie też są takie przyokrąglone, a to ma być przecież Minecraft, co nie? Tutaj mamy TNT, więc możemy sobie to oczywiście wystrzelić. No, standardowy mechanizm, ale jak to cieszy. Dalej mamy jednego grzybka. No i ten element właśnie, ten element ognia. On, tylko co wiem, pojawił się pierwszy raz w Minecrafcie w przypadku tego statku pirackiego. No i tutaj możemy sobie tego szkieleta osadzić i wtedy on płonie. No i czy to wygląda fajnie? Tak, jak najbardziej fajnie to wygląda. I kurczę... No, Minecraftowo oczywiście, ale fajnie. Tutaj mamy też nowe elementy w ogóle. Zobaczcie na to. Czekajcie. Teraz to odczepię. No właśnie, zobaczę. To jest jeden element. Jakby dwa sklejone ze sobą. Naprawdę śmiesznie. Ale ja z czymś takim się nie spotkałem. Może już kiedyś było w Minecrafcie. Ja nie zwracam na to uwagi. Ale myślę, że nie. Bo jak najbardziej fajne wykorzystanie tego oto elementu. Co to by była u mnie za recenzja bez przeglądu jeszcze instrukcji? No i tutaj wielki znak na praktycznie całą instrukcję tego, czego nie lubię. Ale za to zobaczcie, jaki ładny kolor został wykorzystany przy tym Steve'ie. Tego się nie spodziewałem. No i też ten kolor instrukcji jest nieco inny, co ja bardzo lubię, jak wiecie. No i na samym koniuszku mamy oczywiście końcowy etap instrukcji. Mamy też te dwa Big Figi. Znaczy cztery, no ale dwa zestawy.
No i resztę secików. Ten mi się jeszcze podoba i myślę, że pojawi się na kanale. Tutaj macie jego zbliżenie, bo dosyć fajnie to jest ten golem. No, fajnie się prezentuje owieczka. Tak myślę, że to właśnie się pojawi, ale nie mówię, że na pewno. No i z tyłu jeszcze taki robocik. Tak więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Czy warto? No w mojej opinii na pewno warto. No bo za cenę carrefourowską, czyli będzie to 36 zł, jak dla mnie super ocena. Super cena, naprawdę taki zestaw. Mamy tutaj cztery figurki, ten nowy element ognia, no i nowy element połączonych dwóch ze sobą klocuszków. Naprawdę to wygląda bardzo spoko. Mnie się naprawdę bardzo podoba ten zestaw. I myślę, że będzie naprawdę spoko. Jeszcze elementy zapasowe. Tutaj mamy taką oto łodyżkę. Szary element, pomarańczowy, biały, kwiatuszek, czarny, czerwony i jeszcze jednego grzybka, ale już go sobie gdzieś indziej dałem. No i dobra, ja Wam dziękuję za koniec wspólny odcinek. Jeżeli film Wam się spodobał, to czekajcie w górę. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o daniu dzwoneczka, by być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. I dzisiaj pewnie też pojawi się recenzja magazynu z Ninjago Legacy, ale tutaj nie jestem pewien, bo jeszcze go nie kupiłem. Tak więc dzięki i cześć.